Cześć, witam was wszystkich na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie powiemy o społeczeństwie Polski w XV wieku, jak to wszystko w ogóle wtedy, jak ludzie żyli, jak to wyglądało. Na początku warto sobie wspomnieć, że po pierwsze nasze społeczeństwo było podzielone na różne stany, którymi było duchowieństwo, rycerstwo albo szlachta, bo to już tak jak mówiliśmy sobie w poprzednim filmiku było przekształcenie, także mieszczaństwo, no i chłopstwo. Sama Polska to była korona królewska polskiego i tutaj widzimy jej tereny są zaznaczone na biało. To jest stan ziem w roku 1466. No i mieliśmy oczywiście naszego potężnego sąsiada, Wielkie Księstwo Litewskie. I tutaj sięgaliśmy aż do Morza Czarnego, tutaj ziemie litewskie. No, ale mieliśmy koronę Królestwa Polskiego i to były jakby takie ziemie, można powiedzieć, całkowicie podporządkowane Polakom. No i Wielkie Księstwo Litewskie, gdzie raczej mieszkali tutaj Litwini, Rusini. Jakby cała struktura też etniczna tego państwa była bardzo zróżnicowana, bo mieliśmy Polaków, oczywiście, Litwinów, ale też mieliśmy Żydów, Niemców, no i Rusinów. Rusini tutaj, wiadomo, mieszkali na tych ziemiach podbitych zawsze, znaczy od zawsze, no, byli jakby rdzennymi mieszkańcami. Niemcy nabywali, przybywali z zachodu, szczególnie poprzez wprowadzanie tutaj lokacji miast na prawie niemieckim, a także mieszkali na ziemiach zagarniętych przez zakon krzyżacki, później odzyskanych przez nas. A Żydzi napływali z całej Europy, gdyż w Polsce cieszyli się względną wolnością, nie byli tak prześladowani jak w innych krajach Europy Zachodniej. W takim razie całe państwo też było podzielone na województwa. Oczywiście tak do teraz mamy państwo podzielone na województwa, ale było to podzielone trochę w inny sposób. Na czele stali wojewodzi. No i taki podział administracyjny utrzymywał się względnie przez całą pierwszą Rzeczpospolitą. Ale przejdźmy sobie teraz do tych... tutaj mi się nacisnęło. Przejdźmy sobie teraz do tych stanów. Jak one wyglądały? Mieliśmy, tak jak wspomnieliśmy sobie, mieliśmy cztery stany: duchowieństwo, rycerstwo, czy też szlachtę, mieszczaństwo, no i chłopów. No i zaczniemy sobie od duchowieństwa. Przede wszystkim duchowieństwo był to taki wyjątkowy stan, gdyż nie był on w zasadzie dziedziczny. Każdy po święceniach kapłańskich mógł w zasadzie zostać duchownym, czyli każdy chłop, mieszczanin, czy też szlachcic, ale pewne funkcje wyższe, jak na przykład funkcje biskupie, mogły być sprawowane tylko przez szlachciców. Więc ostatecznie chłopi zazwyczaj kończyli jako zwykli jacyś mniejsi klerycy. Aczkolwiek były jakieś wyjątkowe sytuacje, takie wyjątkowe przypadki awansu. Ale jako tako były one bardzo, bardzo małe. Z czasem także duchowieństwo zyskiwało coraz większe przywileje, aż doszło do tego, że mieli nawet własne sądownictwo. Z kolei tutaj może pominiemy na razie szlachtę, bo to będzie taki dość obszerniejszy temat. Przejdźmy do chłopów. Chłopi stanowili najbardziej liczną grupę w Polsce, bo były to około 2/3 ludności. 2/3 ludności. Trochę na was zgraliłem. 2/3 ludności oni stanowili, czyli bardzo, bardzo dużo. Płacili oni czynsz swoim panom, panom feudalnym, a także dziesięcinę do kościoła. Czyli jakby dziesiątą część zarobionego majątku płacili do kościoła, czyli dziesięcina i czynsz. Dzielili się oni zasadniczo na kmieci, czyli możemy sobie napisać kmiecie. Kmiecie. Kmiecie użytkowali ziemię dla duchowieństwa, dla szlachty, a także oczywiście dla króla. I tutaj był to jakby najbardziej liczna część chłopstwa. Jeszcze w XIII i XIV wieku mieli oni prawa, które były warunkowane na umowach zawartych z władcą, no ale później powoli tą wolność osobistą znacząco tracili, już szczególnie w XV wieku już coraz bardziej ich zniewalona, aż na końcu dochodziliśmy do sytuacji, kiedy w XVIII wieku chłop był prawie jak niewolnik, nie mógł nawet się przemieszczać, nie mógł opuszczać swojego gospodarstwa. Z kolei mieliśmy też zagrodników i zagrodnicy
mieli swoje ziemie, takie mniejsze gospodarstwa, no i nimi się po prostu opiekowali, czyli oni się polegali na tym, że mieli mniejsze ziemie niż tutaj Kmiecie. Z kolei mieliśmy jeszcze grupę chłopów, która była bez ziemi i byli to chałupnicy i oni byli najmowani po prostu do pracy. Mieli oni albo nie byli bez ziemi, albo ich ziemia była tak mała, że nie dało się z niej wyżyć, więc byli najmowani po prostu do pracy. No i teraz mieszczanie. Mieszczanie to był taki bardzo ciekawy stan, bo on składał się z różnych stanów, że tak powiem. Chłopi zazwyczaj go tworzyli. No i wśród mieszczan, co jest takie dość ważne, wśród mieszczan największą część stanowili rzemieślnicy, a także kupcy z zachodu. Tutaj mieliśmy bardzo duży rozwój samorządu, czyli możemy sobie zapisać samorządy. Miasta jakby rządziły się takimi trochę swoimi prawami. Przede wszystkim mieszkańcy miasta byli wolni osobiście, co nie do końca się tyczyło na przykład wspomnianych chłopów. To jest bardzo, bardzo ważne. Ale w Polsce była taka sytuacja, że tak naprawdę takich dużych miast, jak w Europie Zachodniej, było bardzo mało, była bardzo duża dominacja rolnictwa, też to społeczeństwo miejskie tak bardzo nigdy się mocno nie wykształciło. Tylko tutaj w Prusach Królewskich powstała tak naprawdę jeden większy związek reprezentujący cały stan mieszczański, a tak to każde miasta w Polsce walczyły o przywileje dla swoich miast osobno. Każdy sobie rzepkę skrobie. A w Prusach tylko powstał jako taki związek, taka reprezentacja całego stanu. Z kolei szlachta, no to ten stan nas tutaj najbardziej interesuje, składała się z możnowładztwa, no i rycerstwa. Liczyła to w Polsce, jest rekordowe, około 10% społeczeństwa. 10% społeczeństwa. W porównaniu w Europie Zachodniej było to nie więcej zazwyczaj niż 1%, więc Polska pod tym względem była naprawdę wyjątkowa. Był to stan bardzo jednolity, przez nadawane przywileje generalne, o których sobie powiemy. Na zachodzie w tym czasie, o ile kształtowały się takie grupki rycerstwa u boku samych możnowładców, w Polsce nie miało to miejsca, nie mieliśmy aż takiego podziału, raczej szlachta była taka jednolita. No i na początku jeszcze XV wieku każdy mógł zostać szlachcicem, czy też przez swoje zasługi, czy też dlatego, że miał po prostu dużo ziemię. Potem ulegało to powoli zmianie i stan szlachecki stało się coraz bardziej w Polsce zamknięty. Warto powiedzieć, że szlachcice podlegali też sądom szlacheckim, jakby takim osobnym. Teraz jeszcze sobie powiemy trochę o parlamentaryzmie, jaki się narodził w Polsce, ale zanim do tego przejdziemy, powiemy sobie jeszcze trochę o przywilejach szlacheckich, czyli sobie napiszemy przywileje. Powiemy sobie o przywilejach generalnych. Jeden z nich to oczywiście przywilej koszycki. W 1374 roku to był koszycki. O nim już sobie trochę mówiliśmy w filmikach, gdy mówiliśmy o Ludwiku Węgierskim. Jako tako ustanawiał on jeden stały podatek dla szlachty, z pozostałych zwalniał, czyli 2 grosze od łana chłopskiego. No i to jakby znacząco później bardzo było to ważne, bo ograniczyło wpływy do skarbu i wszelkie nowe podatki musiały być uzgadniane z królem, co powodowało bardzo duży wpływ szlachty na politykę państwa i znaczące osłabienie oczywiście władzy centralnej króla. Także postanowiono budować zamki warowne na koszt króla. Przyrzeczono powierzanie urzędów starostów tylko i wyłącznie Polakom, a także urzędów kasztelanów i wojewodów. Przyrzeknięto, że będzie używana tylko i wyłącznie dla szlachty lokalnej. Król też zobowiązał się nałożyć wypłaty za odszkodowania takiego małego, za wszelkie wyprawy zagraniczne, a także zobowiązał się do wykupienia każdego szlachcica z niewoli wojennej przez króla. Było to bardzo ważne, gdyż po prostu
strasznie dużą odpowiedzialność za szlachta schodziła na samego króla. Kolejnym ważnym takim przywilejem był w 1423 roku przywilej warcki, nadany jeszcze przez Władysława Jagiełłę. Ustanowiono tam prawa szlachty do wyceny i wykupy majątków krnąbnych i nieużytecznych, tak było to użyte w całym, sformułowane w dokumencie, sołtysów, czyli tutaj mieliśmy też przywilej taki szlachty, żeby zwalczać te jakby jakieś prywatne ośrodki, które się pojawiały na ich ziemiach od sołtysów. Czyli jako tako też zrywania umowy wcześniej z sołtysami zawarte, tak jak sobie mówiliśmy o lokacji miast. Także ograniczono wychodźstwo chłopów z ziemi, co sobie powiedzieliśmy, czyli ograniczanie tej wolności osobistej chłopów w XV wieku, a także ustanowienie taks wojewodzińskich, czyli maksymalnych cenów produktów rzemieślniczych przez wojewody. To też ograniczało trochę nasz handel tutaj miast i je bardzo przytłaczało, oczywiście na korzyść szlachty. W 1430 i 1433 mamy przywilej jedleński i krakowski, często mówi się o nim łącznie, właśnie przywilej jedleńsko-krakowski. To mamy jedleński, krakowski, nadany jeszcze przez Władysława Jagiełłę, tak jak pamiętamy, rządził on do roku 34. Zagwarantowane były w nich nietykalność osobista, także zakaz więzienia i konfiskaty dóbr bez wyroku sądu, a także ustanowienie wyłączności szlachty na piastowanie godności kościelnych. To tutaj widzimy bardzo ważne też zamykanie trochę duchowieństwa, znaczy tych urzędów duchowieństwa, ale także bardzo uprzywilejowanie szlachty pod względem prawnym wobec innych obywateli, ten zakaz więzienia i konfiskaty dóbr bez wyroku sądowego strasznie wiązał ręce władcy, gdyby chciał on jakieś tutaj myki czy w swoim kierunku wobec szlachty wykonać. Jeszcze w 1454 roku z tych ważniejszych przywilejów mieliśmy Cerekwicko-Nieszawski. Kwicko-Nieszawski. No i ten przywilej już nadał Kazimierz Jagiellończyk. Potwierdzał on wszelkie dotychczasowe prawa, także wprowadzał zakaz nakładania nowych podatków, wydawania nowych praw i zwoływania pospolitego ryszenia bez zgody sejmików szlacheckich. No był, on powstał, tak jak mówiliśmy sobie o nim, po to, żeby szlachta wzięła udział dobrze w wojnie 13-letniej, no ale znowu władza centralna zostaje całkowicie osłabiona, władza króla. No i w 1496 roku mamy przywilej piotrkowski w Piotrkowie. Oczywiście te nazwy tych przywilejów są brane od nazw miast, których zostały nadane. Oczywiście Warcki jest od miasta Warta, tutaj taka ciekawostka. No i ten przywilej piotrowski został już nabrany przez Jana Olbrachta, został nadany. Zwalniał on szlachtę z obowiązku płacenia cła za sól i towary własne, wprowadzał taksy wojewodzińskich, taks wojewodzińskich na towary miejskie, wprowadzał zakaz kupowania ziemi przez mieszczan, to jest bardzo ważne, czyli mieszczanie już nie mogli sobie wykupywać ziemi pod uprawę, a także przywiązywał chłopów do ziemi. Tylko jeden chłop mógł opuścić wieś i jeden członek rodziny mógł zmienić zawód i iść do miasta. Jeśli był jednakiem, nie mógł opuścić wsi. Czyli znowu chłopi są już całkowicie skrępowani pod koniec XV wieku, jeśli chodzi o jakiekolwiek migracje ludności. O nihilnowi to jeszcze sobie powiemy, nie w tym filmiku, to już jest XVI wiek, o to nie zahaczamy, ale to są jakby takie najważniejsze przywileje do omówienia. Ja wiem, że to jest dość nudny temat, tak prawdę mówiąc, ja też go osobiście średnio lubię, no ale też jest obowiązkowy do oczywiście nauczenia się. No i jeszcze sobie powiemy chwilowo w tym filmiku dzisiejszym o polskim parlamentaryzmie, który się kształtował już właśnie pod koniec XV wieku. Przede wszystkim jeszcze stała się taka, znaczy w Polsce pojawiło się taki zwyczaj właśnie zjazdów ziemskich.
jakby przyczynę tych sejmików należy widzieć w tym, że odkąd została zwolniona szlachta, tak jak sobie mówiliśmy tutaj, szczególnie w przywileju koszyckim, została zwolniona w zasadzie z podatków, wpływy do skarbca były bardzo małe i każdy nowy podatek musiał być uzgadniany przez władcę ze szlachtą. No i stąd się wzięły właśnie te sejmiki, które były zwoływane, żeby ustalać ewentualne wprowadzenie nowych takich obciążeń podatkowych. Były to zjazdy ziemskie, no i one wprowadzały ożywienie takiego całego życia tej szlachty sejmikowego, która się zjeżdżała i tam ustalała to wszystko z królem, a także miało to miejsce szczególnie, czy możemy sobie napisać zjazdy ziemskie, takie hasło. Zjazdy ziemskie. Tutaj też ważne jest to, że później królowie, jeśli chcieli ubiegać o koronę dla swojego syna lub tak jak w przypadku Ludwika Węgierskiego córki, właśnie nadawali kolejne przywileje, musieli uzgodnić, jakby musieli dostać to pozwolenie szlachty, żeby ich tutaj następca właśnie odziedziczył tron. No i szczególnie było to żywe w okresie tego bezkrólewia, o którym sobie mówiliśmy po śmierci Władysława Warneńczyka, kiedy to była rozmowa z Kazimierzem Jagiellończykiem. Wtedy to ustalono też dwa sejmiki generalne. Sejmiki generalne. Jeden był w Kole i to było dla Wielkopolski. Koło? O, może tak. Koło i drugie był Nowe Miasto Kroczy. Nowe Miasto Kroczy. Ten sejmik był dla Małopolski. No i one były zwoływane często przez Kazimierza Jagiellończyka, jeszcze w trakcie wojny 13-letniej, żeby coś ustalić. Ale w 1493 roku pierwszy raz został zwołany Sejm Walny, co się uznaje za początek, często się uznaje, nie wszyscy to uznają, za początek polskiego parlamentaryzmu. No i na nim się zgromadzili przedstawiciele wszelkich sejmików ziemskich. No i w skład tego Sejmu Walnego wchodził oczywiście król. Wchodził senat, który wziął się on z poprzedniej Rady Królewskiej i to była godność dożywotnia. Tutaj wchodzili bardzo wysocy możnowładcy, czy też wysoko postawieni duchowni w ten skład, czyli jakby poprzednia Rada Królewska wchodziła w skład Senatu. No i mieliśmy jeszcze Izbę Poselską. Izba Poselska. No i w jej skład wchodzili oczywiście posłowie, czyli wybrańcy właśnie delegaci, posłowie z tych sejmików ziemskich. No i już od 1496 roku te spotkania były cykliczne. Te sejmiki walne. Z czasem właśnie to się stało przyczyną tak zwanej powstania demokracji szlacheckiej, ale o tym sobie jeszcze oczywiście powiemy. No i w ten sposób za pośrednictwem tego sejmu po prostu władzę sprawowała szlachta, chociaż już duchowieństwo i mieszczaństwo jeszcze decydowało o sobie samym na synodach, kapitułach, czy też właśnie radach miejskich, ale powoli te sejmy stawały się takim organem rządzącym państwo i pozwalającym królowi uzyskać zgodę na przeforsowanie jakichkolwiek praw właśnie za pośrednictwem szlachty. No i to tyle na dziś. Przebrnęliśmy jakoś przez ten temat. Dziękuję Wam za uwagę. No i do usłyszenia wkrótce. Dziękuję.